Arkadiusz Reca, reprezentant Polski. Marek, jak pech to pech, bo akurat kontuzja przytrafiła się już podczas zgrupowania reprezentacji. Tak, gdzieś odnowiło mi się moja dolegliwość sprzed roku i no niestety gdzieś szkoda, że akurat w tym momencie, bo musiałem opuścić zgrupowanie kadry. Ale przyjechałem do Łodzi do doktora i mam nadzieję, że szybko mnie postawi na nogi. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, na czym polegają tutaj zabiegi, na czym tutaj polega ta rehabilitacja? Powiem tak, ja przyjechałem tutaj pierwszy raz 6 lat temu i miałem skręconą kostkę i wyglądała bardzo, bardzo źle i doktor postawił mnie w bardzo szybkim czasie na nogi i od tamtego czasu przyjeżdżam tutaj, kiedy mi coś dolega i jest to bardzo, bardzo dobra, jest to bardzo dobra praca i doktor i wszyscy ze sztabu, można tak powiedzieć, bardzo dobrze się nami opiekują, więc polecam wszystkim. Czyli można powiedzieć, bo mówimy o Bartłomieju Kasprzaku, no czyni cuda. Można tak powiedzieć, że doktor Kasprzak czyni cuda, tak, że bardzo, bardzo szybko naprawdę stawia sportowców na nogi, tak, i bardzo często sprawdza, jak dolegliwość się goi, jak to wszystko idzie i naprawdę myślę, że światowa obsługa. Jaki czas przewidujesz na to, by dojść do pełni dyspozycji? Myślę, że około tygodnia. Tak rozmawiałem z doktorem i powiedział, że około tygodnia, może tydzień i kilka dni i będę zdrowy. Czyli uciekną dwa mecze eliminacyjne, no ale będziesz już gotowy do tego, by dobrze przygotowywać się do nowego sezonu. Tak, i też gdzieś na tym mi zależy, żeby wrócić gotowy w pełni siłach do klubu i tam walczyć o grę. To jeszcze Cię zapytam o dzisiejszy mecz z Macedonią. Trudny rywal. Myślę, że każdy rywal będzie trudny. Każdy chce walczyć, każdy chce wyjść z tej grupy. Chce się zakwalifikować, tak. I myślę, że każdy przeciwnik będzie trudny. Gramy na wyjeździe, ale wierzę w chłopaków i wiem, że wywieziemy stamtąd 3 punkty.